W trakcie całego okresu matur, który oczywiście jest stresujący, najbardziej stresującym dniem dla mnie była matura rozszerzona z WOSu. To był najgorszy w ogóle to było najgorsze co mi się przytrafiło w trakcie tych matur właśnie ze względu na fakt, że to na tej maturze zdecydowałem się spróbować ściągać. Zacznijmy od tego, że sam jestem bardzo dużym czy bardziej byłem miłośnikiem ściągania i uważam je za bardzo przydatne narzędzie do jakichś testów czy sprawdzianów czy innych powtórzeń. Ściąganie jest naprawdę spoko, a sam proces robienia ściągi Naprawdę pomaga poukładać trochę w głowie, ale w kontekście matury bardzo, bardzo mocno to odradzam. Odradzam to na podstawie swoich doświadczeń. Przygotowałem sobie kartkę papieru, którą włożyłem do marynarki, i na tej kartce zapisałem sobie instytucje międzynarodowe, takie jak NATO czy ONZ. No i ich siedziby, i obecnych dyrektorów, czy organy zarządzające. Nie musisz pisać matury z wos żeby jakby domyślić się, że to było 0,00001 promila tego, co jest potrzebne na maturę z wosu, ale pomyślałem, że nigdy tego nie ogarniałem i taka ściąga mocno by mi pomogła. Świadomość, że przyszedłem na maturę ze ściągą, myślę, że na tyle odwracała moją uwagę serio od matury, że kosztowała mnie kilkadziesiąt procent. W sensie dosłownie w trakcie pisania matury zastanawiałem się, jaka jest szansa, że zwrócę na siebie uwagę i ktoś będzie mnie przeszukiwał i znajdzie tą ściągę. Bałem się wyjąć długopisu, żeby otworzyć arkusz, dlatego że był w tej samej kieszonce, co moja kartka ze ściągą. Jakby tego było mało, okazało się, że mój plan częściowo wypalił, to znaczy w ramach arkusza maturalnego, który dostałem, dostałem pytanie, które odpowiedź była na mojej ściądze. I mój plan zakładał, że w takiej sytuacji pójdę sobie do toalety, i po prostu w toalecie sprawdzę na ściądze te informacje. No i faktycznie poprosiłem o możliwość wyjścia do toalety i ją jakby uzyskałem. Była taka fama, że zawsze musi być ze mną opiekun. Nie, ja byłem w toalecie całkowicie sam, ale i tak, mimo że byłem zamknięty w kabinie, która ma 50 cm2 przestrzeni, nie wiem ile ma, to nie jest istotne to nie byłem po prostu w stanie sięgnąć do mojej kieszonki. To znaczy, strach, który mnie sparaliżował, jest po prostu, jakby nie wiem, co się stało. Po tej nieudanej próbie wróciłem i dokończyłem pisać maturę i dopiero po egzaminie, kiedy już wyszedłem, sprawdziłem sobie tą odpowiedź. Po pierwsze, nieważne, jak dobrze rozkminisz to, w jaki sposób chcesz ściągać, raczej ta pomoc to będzie jakiś. Promil, czy niecały promil, jakaś bardzo mała jednostka yy, miary w stosunku do tego, co faktycznie na maturze możecie spotkać, a jakby ten tutaj powód drugi, wysiłek intelektualny, czy stres, czy to rozproszenie, którego doświadczysz, gwarantuje ci, że nie są tego warte. Te ostatnie dni do matury to powinno być zawsze patrzenie na rzeczy z lotu ptaka. Kanał Puchacz. I robienie sobie takich generalnych powtórek, takich, których nawet gdybyś chciał, czy chciała, nie da się zapisać na ściądze. Bo tak naprawdę taka wiedza jest najcenniejsza. I może jeśli ja ci to powiem, to będzie to bardziej wiarygodne niż jak mówi ci to nauczycielka. Na maturze serio najbardziej liczy się to, żeby mieć trzeźwy umysł, i ja takiego na tej życzonej maturze z włosu nie miałem, i na pewno kosztowało mnie to kilkadziesiąt procent. W sensie rozkminianie rzeczy, używanie swojego IQ, nieważne, czy masz 80, czy. 180 to jest Twoja najcenniejsza broń i najłatwiejszy sposób zdobywania punktów. A niezależnie od tego, jak radzisz sobie ze stresem naturalnym, to na pewno myślenie o ściąganiu czy próbowanie ściągania Ci w tym nie pomoże. Trzymaj się i cześć.